Jeśli lubicie kosztować niecodziennych potraw z całego świata, to najbliższy weekend nie może was zabraknąć w Czarnie-Zdroju. Na Festiwal Smaków Świata zjadą food trucki z bogatą ofertą różnorodnych dań. 30 lipca, 1 sierpnia to data Festiwalu Smaków Świata. Food trucki, 14-18 food trucków pojawi się właśnie na Deptaku przy ulicy Kościuszki. Jakich potraw będzie można skosztować? Smaki Grecji reprezentować będzie m.in. souflaki, czyli wyjątkowa pita w wersji mięsnej lub wegetariańskiej, a także z owocami morza. Włoska kuchnia to na przykład ciabaty z sezonową wołowiną i intrygującymi nazwami, jak agrestówka czy pleśniowa grucha. Nie zabraknie także potraw z dalekiej Azji, przyrządzanych w oryginalnym woku. Więcej kulinarnych propozycji znajdziecie na portalu wałbrzych24.com i na Facebooku wydarzenia Festiwal Smaków Świata w Czarnie-Zdroju. Impreza rozpoczyna się już w piątek o godzinie 16. W sobotę i niedzielę potrawy serwowane będą w godzinach od 12 do 21.